Zapraszam do Akademii Matematyki Piotra Ciupaka. Link w opisie. Wysokość grania stosłupa prawidłowego czworokątnego jest równa 16. Przekątna grania stosłupa jest nachylona do płaszczyzny jego podstawy pod kątem, którego kosinus jest równy 3 piąte. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa. Czyli zobacz, mamy mniej więcej taką sytuację. W podstawie mamy kwadrat, oznaczmy bok kwadratu poprzez a. Wysokość ma długość 16. Przekątna jest nachylona pod kątem, którego kosinus jest równy 3 piąte. Czyli zapisaliśmy sobie kosinus alfa to 3 piąte, tu jest przekątna nachylona do płaszczyzny podstawy, czyli do przekątnej podstawy. No i musimy na tej podstawie obliczyć pole powierzchni całkowitej. Do pola powierzchni całkowitej potrzebujemy tak naprawdę a. Trzeba znaleźć a. Jak tego dokonać? Zobaczmy, ponieważ mamy grania stosłup prawidłowy czworokątny, czyli w podstawie jest kwadrat, no to przekątna kwadratu to jest a pierwiastków z dwóch. Tu mamy a pierwiastków z dwóch. I teraz skorzystajmy z tego, że kosinus alfa to są 3 piąte. Kosinus alfa to są 3 piąte. Ten trójkąt, oznaczmy go może literkami K, L, M. Tak sobie go oznaczyłem. Wyciągamy sobie ten trójkąt. Tu jest nasza przekątna. Tu jest wysokość, tu jest kąt prosty, tu jest K, tu jest L, tu jest M. I tu mamy kąt alfa. My wiemy, że kosinus tego kąta jest równy 3 piąte, czyli możemy sobie tutaj zaznaczyć 3x do 5x, gdyż kosinus to jest stosunek przy prostokątnej leżącej przy kącie alfa do przeciwprostokątnej. I teraz z Pitagorasa liczymy 3x do kwadratu plus 16 do kwadratu daje nam 5x do kwadratu, czyli 9x kwadrat plus 256 daje nam 25x kwadrat. 9x kwadrat przerzucamy na drugą stronę ze zmianą znaku, czyli 256 to jest 25x kwadrat, to 9x kwadrat, czyli 16x kwadrat. Dzielimy przez 16, czyli x kwadrat to jest 16, gdyż 256 podzielić na 16 daje 16. Czyli nasz x jest liczbą 4 lub minus 4, ale wynik nie może być ujemny. Czyli jeżeli x to 4, no to mamy 3 razy 4, 12, tutaj 5 razy 4, 20. Zobaczmy, mamy przekątną i mamy przekątną podstawy LM. Czyli a pierwiastków z 2, przekątna podstawy, to jest inaczej 12. No to my możemy sobie łatwo policzyć a, dzieląc stronami przez pierwiastek z 2, czyli a to jest 12 przez pierwiastek z 2, usuwamy niewymierność z mianownika, czyli mamy 12 pierwiastków z 2 przez 2, czyli 6 pierwiastków z 2, to jest nasze a. A to jest 6 pierwiastków z 2. No i teraz pole powierzchni całkowitej. Pole całkowite to jest 2 razy pole podstawy dodać i mamy 4 ściany boczne, czyli 4 razy a razy h. Czyli 2 razy pole podstawy, czyli mamy 2a kwadrat, dodać 4 razy a razy h, h to 16. I teraz za a wstawiamy 6 pierwiastków z 2. Za a wstawiamy 6 pierwiastków z 2, czyli mamy 2 razy 6 pierwiastków z 2 do kwadratu, dodać 4 razy 6 pierwiastków z 2 razy 16, czyli mamy 2 razy 6 pierwiastków z 2 do kwadratu jest 36 razy 2, czyli 72, dodać 4 razy 16, 4 razy 6, albo 4 razy 16 to jest 64. I 64 razy 6 to jest 384 pierwiastki z 2, czyli mam tak naprawdę 144, dodać 384 pierwiastki z 2 i to jest pole powierzchni całkowitej tego grania stosłupa.